jak to wyglądało święto wyjątkowe, co to robili? Wypili coś i pośpiewali, tańcowali sami ze sobą? Nie tańcowali. Tańcowali, tam był, nie było czasu. Przy Sadeźdowcach było po pierwszej, 12. No. No to po pierwszej się szło, bo teraz nie tak jak teraz. Dwa razy dnia i z tego żyją. No. Prędzej dojęli trzy razy dnia, bo cala miał baca z tego, co udoił. Z tego udoju musiał pasterzy zapłacić, płodotek zapłacić i dla niego żeby było. No i wiesz, kiedy z tego tracił jeszcze, musiał ich z gojnym załatwić, z leśnicym, ze strażą, bo jak to, to byś był, na tym mandaty nie zarobił. To jak to było dawni, że się to jest, jakoś ich tym ludziom opłaciło? No nie byli tacy pasterze, nie byli tacy drodzy jak teraz. No i ten wyrób był może droższy, albo wełna była w cenie, albo wełna była skóry w cenie, były. Skóry, wszystko to było w cenie. A mięso brali, jadali mięso, bo słowo sprzedaj? Nie wiem, co tu każdy, kto miał te. Przecież tu prędzej, to ja pamiętam, w każdej chałupie było w cenie. A nie to jak nie kupili na wiosnę kukurowie, czy baranu, zabić. Jedli to. No pewnie, to co zrobili. Ja. No i wełna była w cenie przede wszystkim. Wełna, kilo wełny teraz kosztowało co? Teraz 4 flaski gorąki? Kilo wełny. Kilo wełny. 120 zł. Pamiętam, 120 zł kilo wełny, a flaska skosztowała 39. To kiedyś miał 3 flaski, nie? Na dzisiaj co? Dzisiaj za wełnę dostanie złotówkę, jestem do Krakowa trzeba zawieźć. Pod Nowy Targi mało co na paliwo starcy, no. Jak się zawiezie całe auto wełny. Mało, prawie... Mało co warto dzisiaj wełna jest w Polsce. No, jak miał ich czasem 60, 50, zależy jaki czas miał. No to jota siana nie kosił. Przysianek nie robił nic, od tego baba była po tej chałupie. Komu wziął owce do olec i krowę, czy jałówkę, to mi pomogą kosić. Nie oprysał, dopiero jak się nie oprysał. No ale to nie z Magury, Solena, potem od Michała to już była jesienka na dole. Brodźmy się na Sałas. Jako... To tam było? Sałas był dawno pobudowany tam? No to jest Sałas. Coś się budowali, co dziadek budował, odbudowywał. No to to musiałeś poprawiać. Co 3 roki się go przewodziło, z miejsca na miejsce. Na przykład jak ta Ulipowski stał jeden rok, tylko ten nasz rok po kole. Co mu się go przewodziło? No bo się kosarzyło. Aha, ja. Co 3 roki koniami przeciągnąć, co jak? Nie, to łezę brali, mieli te ściany poznaczone. A jeden, i składali? Łezę brali i my przejeść. Da się składu za 4 roki. A Sałas byłka przy źródle? Czy tam były źródła na Bieguński? Na Bieguński są 3 źródła. 3 źródła. I tam to było w miarę przy źródle, no, Sałas? Nie, no ale co, to powoda było, co było. To tak, żeby było, mniej więcej, żeby było przez 2 roki, żebyś miał kako sadzić. Później był tego roku, na rok zaś Kanięci i tego blisko Sałasu. Zaś się Sałas przewiezło tam i to. I jak tam zaceni to w Wierchach? Juhasić, no to o której się wstawało? No te rany wstają w czas. 6 to już musiał mieć podojone, pojedzone, wszystko gotowe. No bo żeby z rana jak najprędzej na post, boś pół na pańskim, żeby leśnicy cię nie łapnił. Coś i po lesie. Coś, cały czas po lesie, no ale to jest ślos niżej, a potem się musiał usuwać, bo już przyjali. Robi się robotnicy, ci furmani. To nie jest pomiędzy furmanów chodził, pytał się i co. No bo też byli tacy, co... Coś to nie obchodziło nic, nie? Ale był taki, że zaraz powiedzieli na miesiące. To łowca, po prawdzie, to się najlepiej napasła po lesie. Najlepiej się pasła. No bo te słońce było, to się dobrze pasła. Ale to nie było tak teraz. Tam była trawa jałowa. Tu na tego pozarła, ale to nie było tak teraz, po niwkach. Jak już potekam na pasiunki ślazły, to zaraz inaczej się dojemy. To dwóch posło paść, a na Sałasie zostawał baca robił? Baca, a krowy zaś postym, tylko krowy postym, bo krowiosz nazywali. Krowiosz. No, to post krowi. I baca na Sałasie robili syry? Jak no. Raz tego syra tam było. Jak miał 100 owiec, 120 owiec, no i 7 krówki pójdźmy do innych, nie? Bo więcej tak nie miał. To kiela zrobił syra? No to jak się dobrze dojuje, to 7 kilo krótka była, no i śmietanę z tego wziął. Masło robowali też? Co tydzień. Raz w tygodniu masło.
I taki te grudki duże, ty wozone, na, czy to nie było taki po 18 kg, nie było takich tych? Skąd? No większa grudka była taka, miała 7-8 kila. Bo na każdej holi były łowce. I masło trzymali we wodzie, we źródle, nie, czy? Kto miał krowę, to przyjeżdżał sobie, przypuśćmy, w sobotę, czy w piątek, nie? Czy w poniedziałek, kiedyś to ustalił sobie. To przyjeżdżał, wywoził ci chleb, ziomnioki i korzołek, co też przywiózł. Był porządny gazda, bo jakby zdech, to nic innego, jest wziąć, jest sobie mieć łokrot. I zabierał to masło w ten czas. To się budował, jak miał na przykład dwie krowy, tam nie bardzo się tak doiły, dwie litry mleka miała jedna, no to 30 kwarta się budował. No. 30 kwart to kiela był na nas. To kwarta powinna ważyć 75 deka. 75 deka. Zabrał to masło, a buncu, syr to nie brał. No jak miał łowce, to też brał. Też brał. Brał. Dla siebie, bo się nakaz łowce musiał dać. Bo jak nie dał na łowce, to wiesz, nie miał pieniędzy na miał. Nie miał. No bo jakbyś nie dał syra na nie, bo niektórzy był taki, że nie chciał, nie? No to już wiesz, nie łowce nie płacił. A tyś go nie miał kapłeć, bo teraz tego było nie tak teraz. Teraz mają tak, że się zapisał w zeszycie, wtedy ja wtedy chcę przyjść. Ja. A wtedy się, no nie, jak turysta, lecie spróbować, a nie kupować. No to był... No to się robiło w rejdze, trzeba było do żywca z nim jechać. Były takie czasy, że sprzedał 3-4 kila, a resztę czuł skupę w tym chłopie. Nie zawsze się sprzedał. Nie zawsze się sprzedał. To jest sedaje, lepiej było tak, jakbyś miał pasterz i zabryce. Już nie musiał nikać z tym jechać, bo łowcarz miał 100 kila na cały rok w rejdze. No ale pasterz se te brydze sprzedał, czy u nią przejął? No to zrobiłeś mu i nawozył i teraz... Aha. Brydze się robiło z buncu, co się przystarzał. No, musiał przykisnąć. Przykisnąć. Za sutki wysyrać nie zrobił. A robili folię osypki normalnie? No robili, ale tu mało kto robi. Przeważnie ci sopotnianie to u niej robili. Aha, a u was robowali na Biegójskiej osypki? No ale to tak sobie zrobił dla siebie. Dla siebie? No. To jest z początku do mnie musiał przyjść. Ojciec zrobić, no bo jakbyś tego nie widział, no to nie zrobił. Ja. A jakbyś nie był wypłucej tej wody, tej serwotki z tego, no to te 4-5 dni był i zakisnie mi nie było nic. Ja. No. I psuł się. To wyrobiali, to był bunc. Masło i syp. Masło. No i osypki. Brędza i te osypki. Brędza się robiła ze syra. Ja ze syra. No i zejtyca. Podstawa. Podstawa. Jak się waży o zejtyce? Jak się waży zejtyce? Zejtyce się waży, są takie kotły. Syr się weźmie z tego. Serwotka zostanie i tę serwotkę waży. Musi się wejść taki biały, jak to. Nawir, wtedy jest. I takie bajki puszczą. Tam ta strąby jest na podskaku. To tylko dają za siebie. To się ten kurz pozbierało, a to się dawało ciężko. Jak ino henny ławorem, to się ściągało z ognia. No. Ten kurz się to nazywał. Pozbierałeś do wiaderka, no zale ze kielami było. Było sztyre, to trzeba było więcej. No. Ale tak, żebyś zawsze miał te zytyce w sałasie, bo jak ludzie przyszli, to chcieli się napić, żebyś miał. Bo jakbyś nie miał, to powiedział, ty dziadek, to nie mają się czego napić. No stary, trzeba było. Chodzili do wni, chodzowali turyści często? Turyści przechodzili przez Biegłyską, bo tam jest ślad Biegłyski nad Boską, chodzili, to śli łodzą polanki, czy tu z Boracy, to śli. Ale turyści tam nie kupowali. Nie mieli pieniędzy, czy nie chcieli? No nie wiem, no chyba nie wiem. Nie wiem, albo nie wiem. Nie. I całe lato się tam było na tej Biegłyskiej do... Cyrwiec, lipiec do pół sierpnia. I potem schodzili. Spokusili tu magurę, trawa była na krowy. No to wtedy magurę spotki paszli drugi, łotawę. Drugi spaszył się tam. No i na swoje, bo tym, co swoje. Ludzie mieli, to oni sobie chodzili z krowami, dziewczęta były, z krowami wychodziły. Przeważnie byli do końca sierpnia, bo potem nie cisły do skoń. Na Magorze
był Jacek. To była was, to był was stryk? Mój, mojego ojca stryk. Ojca stryk. No. Umiał Kasik okrop jasną moc. On na 100 kila brydze tą zwierzę na pleca wziął do żywca we środek, nie? Te brydze sprzedał. Zaś potem nakład chleba do niej, żeby miał na cały tydzień pasterzy. Nie, on tam był sam, nie? Miał pasterzy. Ja tego nie pamiętam, bo ja go nie pamiętam, ale ojciec zgadzał, że on miał pasterza, owcarza z roku na rok. Tą zimę go pilnował, to mu byle co, na święta posłał, dzieci, świnie jak zabili, posłał. No. A w połędnie, jak posłał niego, to w połędnie go holajnik. Był z nim pozłowcem, holajnik, zamiast psa. No. To musiał tego owcarza, jak spogłaganiać z muchą za było. No tak, stryk za tak godali, musi zgłaganiać. A godol, tata opowiadał, Kasik Jacek umiał carować, co to prawda, czy to ino godali? To godali, że carował, jeden drugi mu. Ja. Ale co to prawda, to ja też nie. A jako to było z tymi carami w holi? Wyście się z tym spotkali, co dziadek opowiadali, carowali tam po tych holach, że to jeden drugi mu carował? Co? Nie, to ja tego nie pamiętam. Słyszałem o tym, ale tego nie widziałem. Nie było, nie wzięliście tak. Ale to tak, carował, carował. Chłopce, bydło trzeba było nabrać. Wtedy miał. Wtedy nie na pozna, to sobie. Ja. A kiedy w holi było najciężej, jak bocycie? Jaki były... Taki moment, że już było najciężej w holi. No to czasami najbardziej chyba w dupę ta psota. Psota? Czasem dwa tygodnie słońca nie bił. A to nie jest tak, w chałupie było. Do połynia cię zlało, przysadzaj, przebrałeś się. Posadzaj po połyniu, zacznę mokre. Bo to wstała się teraz tego psusa. Wędziło się tej wędziło. Ale zaś potem piękna pogoda, to było zy, piękny satyn, nie? Zaś to potem powinno się, to było mokre. Niektóre się pleśniały. Przeprowadzi się, zawieźć go na serce. Cieński zyci, ale górole chcieli paźłowce, zawsze paśliwowce. Wtedy, tak jak tu ojcy mi opowiadali, to niektórzy pasterza, takiego holajnika krowiora, to miał za jedzenie. Chcieli iść do hole, bo za roboty nie było. Na dochole. To co ich tam ciągło? Co mu chcieli? No bo jak nie mieli w chłopie co robić, ta prędzej sługów, ja tego nie pamiętam. Ja też już tego nie pamiętam. Cłuch. Ja miał bydła walnie, no bo chłopie, no to... Te szli na służbę. No to na służbę szli i służyli. Niektórzy mieli na telonę tej służbie, że ci uobrał i jeść idą. Pieniędzy nijakich nie było. No. Wtedy był wyzysk człowieka. Ale już tego.